Siemano, Robert Drakowicz. Witam, Krzysztof Szarań z tej strony. Jesteśmy nad wodą, przyjechaliśmy na jesienną zasiadkę, która się okazała zimową zasiadką. O. I mamy pierwszego zimowego karpia. Na już powitanie. Piękne kolory, żółciutkie. Piękna kolorystyka, barwy już zimowe. Tak. Miała być jesienna zasiadka, zrobiła się zimowa, pogoda się zmieniła diametralnie. Zaczął padać śnieg, minusy w nocy, w dzień około 2-3 stopni. Temperatura wody strasznie spadła, ale jak widać rybki jeszcze żerują. No, na obecną chwilę już mamy wodę 4,2 stopnie. Nie jest to za głęboki zbiornik, więc więcej nie będzie. Minęła doba zasiadki. Aura cały czas zimowa, woda coraz zimniejsza, temperatura powietrza coraz chłodniejsza, ale mamy kolejną rybkę. Udało się wyholować. Piękne jesienne kolorki. To jest dla mnie niesamowite, że ta woda ma niecałe 4 stopnie teraz i te ryby dalej żerują, dalej pobierają pokarm, dalej są aktywne. No i dalej możemy je z Krzyśkiem łowić. Nadchodząca noc zapowiada się naprawdę ciekawie, bo ma być chyba minus 6 stopni. Zobaczymy, jak się sprawdzą prognozy. Ale cały czas jeszcze liczymy na dużo większe ryby. Kilka słów o wodzie, na którą przyjechaliśmy i dlaczego tutaj przyjechaliśmy. Finalnie wylądowaliśmy na uroczysku karpiowym. Siedzimy na samym końcu zbiornika w takiej płytkiej zatoce. Dlaczego płytkiej? No nie jest to idealny wybór na jesienną zasiadkę. Nawet bym powiedział, że to jest błędny wybór na tą porę roku, bo mamy już drugą połowę listopada. Ale 3 dni temu w Polsce jeszcze była piękna, złota jesień. Mieliśmy temperatury za dnia w okolicy 10-12, w niektórych miejscach Polski nawet 15 stopni. Temperatura wody tutaj była całkiem w porządku, więc zdecydowaliśmy się finalnie na tą wodę. Niestety 3 dni przed przyjazdem tutaj okazało się, że znad Skandynawii idą duże masy zimnego powietrza. No i mamy teraz to na obrazku, czyli temperatura w dzień spadła do około 0 stopni. W nocy dzisiaj mieliśmy minus 5, minus 7 nawet. Także no nie jest to idealnie, ale jakoś walczymy. Ryb szukamy z racji tego, że to jest płytka zatoka, szukamy w miejscach, w takich dołkach, pogłębieniach, gdzie różnica od standardowej wynosi jakieś 30-40 cm. Nie jest to co prawda dużo, ale no taka jest tutaj głębokość i tak właśnie tych ryb szukamy. No jak już widzieliście, udało się to w pewnym stopniu. Mamy nadzieję, że jeszcze jakieś rybki wpadną. I myślimy, że to są właśnie miejsca, w których ta ryba stoi, przygotowuje się już do tego zimowego letargu, grupuje się i mamy nadzieję, że jeszcze coś złowimy tutaj. Dlaczego jeszcze ta woda? Dlatego, że powinniście sugerować się przy wyborze zasiadki w tak późną porę już, w tak późną jesień, także populacją ryb. Jaka jest na danym zbiorniku, bo to zdecydowanie zwiększa Wasze szanse. No i my zrobiliśmy tak samo. Z racji tego, że tutaj ta populacja jest duża, a łowienie karpi, no nie czarujmy się, jesienią nie jest prostą sprawą i czasami ciężko się do nich dobrać, bo są zgrupowane, już nie żerują. Trzeba po prostu wybierać wody, które znamy, wiemy na czym polega łowienie na tych wodach i po prostu gdzie populacja jest duża i my tak, też tak zrobiliśmy. Pomimo nawet tego, że ta pogoda znacząco się zmieniła przez ostatnie 3 dni, to stwierdziliśmy, że próbujemy, że to tak naprawdę jest ostatni weekend, ostatnie 3 dni, gdzie temperatura wody pozwoli nam jeszcze na to, żeby złowić jakieś te ostatnie aktywne ryby, które będą jeszcze pobierać. No i tak też zrobiliśmy, przyjechaliśmy i działamy. To na razie tyle, ja zabieram się za dalsze czynności. Mamy piękny poranek, wychodzi słoneczko, pomimo tego, że jest mróz. Może zaraz przygotuję jakąś zanętę, będziemy przewozić na pewno wędki swoje z Krzysztofem, także działamy.
Z racji tego, że jesteśmy tutaj we dwóch, każdy z nas ma po trzy wędki, podzieliliśmy się trochę taktyką nęcenia. Krzychu łowi troszeczkę grubiej, zaraz wam to pokażę. Ja postanowiłem łowić na drobno, dlatego zaczynam od peletu kukurydzianego 2 mm. Jakieś nieduże ilości, tak żeby zrobić zamieszania w łowisku. Później pelet krylowy 4 mm, żeby odrobinę zwiększyć frakcję. Do tego wszystkiego daję kulę z serii Signal CSL, fermentowana kukurydza. Te kule pokruszę, to jest akurat wersja Giant, więc dosyć duża, 25 mm. Także nie chcę aż tak dużej frakcji w łowisku, dlatego kruszymy na drobne, na takie powiedzmy ósemki, ćwiartki, żeby trochę też pyłu było. Do tego sprawdzona już tak naprawdę kula Amigo, 18. Ja na tą kulę bardzo fajnie połowiłem i karpie, i amury przez ostatnie 2-3 sezony. Też kruszymy tutaj, takie połóweczki wystarczą, bo to jest nie za duża kula, także idealnie będzie się komponowała tutaj. Generalnie miks będzie taki, powiedzmy, bardziej na słodko, bo tutaj mamy kozieradkę, mandarynkę, tu mamy kukurydzę. Do tego dosłownie garstka peletu, też CSL fermentowana kukurydza. Takie coś pójdzie na 3 zestawy. Jeszcze żeby to skleić, pomimo tego, że tu nie ma jakichś dużych głębokości, żeby to nam fajnie punktowo opadło, daję zanętę Grand Baita Method Feeder, już to jest seria Ready, czyli taka wstępnie domoczona. Widać, nawet one ubiły się trochę w paczce, są takie posklejane. Ja to oczywiście rozkruszę, wymieszam, zaleję dosłownie łyżkę wody ze zbiornika, żeby to wszystko sobie chwilę popracowało, ten pelet 2 mm z zanętą, żeby to posklejał i będziemy mogli wywozić. O tej porze roku używam bardzo klasycznego zestawu. Węzeł bez węzła na miękkiej plecionce. Tak wygląda gotowy przypłon na miękkiej plecionce z ledkorem na gotowo. Udało się złowić kolejną piękną listopadową rybę. Bardzo ładnie ubarwiona. Żółte, piękne, jesienne kolory. W dodatku przepiękne łuski z dwóch stron. Oby tak dalej. Bardzo ważnym aspektem na tego typu zasiadkach o tej porze roku, obojętnie czy są to krótkie zasiadki, czy zasiadki 5-7-dniowe, jest przygotowanie i sprzętowe, i tak naprawdę przygotowanie nas na możliwość przyjścia ekstremalnych warunków, takie jak mamy chociażby teraz, czyli minus 7 w nocy i padający śnieg z deszczem na przykład. Ja uważam, że podstawą jest na pewno bardzo dobry namiot. Fajnym rozwiązaniem jest w ofercie Avida HQ Dual Layer, czyli namiot posiadający kapsułę wewnętrzną, w zestawie oczywiście, która zapewnia nam większe utrzymanie ciepła w namiocie, mniejszą kondensację. Jest to generalnie namiot zrobiony z bardzo dobrego materiału, hydrostatic DuraStop o przepuszczalności wody 20 000 słupa. Także nie musimy się tutaj bać, że nam coś przecieknie, czy nie wytrzyma on dużego deszczu. Więc namiot to jest tak naprawdę podstawa, bo spędzamy w nim całą zasiadkę.
Kolejną rzeczą będą na pewno ciuchy. Nie zapominajmy się dobrze ubierać na takie zasiadki jesienne, późną porą. Na pewno jakieś warstwy na siebie, bielizna termoaktywna, jakieś dwie pary dresów na zmianę, gdyby została nas jakaś deszczowa pogoda. Jakiś dobry polar, który nas ogrzeje i w ostateczności już jakiś bardzo dobry kombinezon zimowy. Kolejnym elementem tak naprawdę, z racji tego, że najniższe temperatury są w nocy, będzie bardzo dobre łóżko. Dobre pod względem wygody i oczywiście pod względem ciepła. Mam na myśli tutaj na przykład Benchmark Level Tech z pięciosezonowym śpiworem. Łóżko bardzo wygodne, 5-centymetrowy materac z pianki Memory Foam, więc jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, z plecami, idealna opcja. Podwójna kołdra z polarem. Dzisiaj było minus 7 i bardzo komfortowe warunki w tym śpiworze. Całą noc można przespać, nie budząc się i tak naprawdę uważam, że to jest idealne rozwiązanie na tego typu warunki. No i tak naprawdę ostatnia rzecz to będzie ewentualne jakieś dodatkowe źródła ogrzewania. Jedni preferują piecyki gazowe, inni naftowe. Ostatnio też bardzo popularne są Webasta, czyli taka jednostka, którą sobie stawiamy za namiotem, ona grzeje i do namiotu wpuszczana jest tylko rura z ciepłym powietrzem, a spaliny tak naprawdę i wszystko zostaje na zewnątrz. No ale tutaj trzeba powiedzieć, że my generalnie używamy piecyków gazowych tak naprawdę tylko i wyłącznie do dogrzewania, żeby się ewentualnie przebrać, umyć w namiocie i skakujemy do ciepłego śpiworka. Dokładnie tak. Także pamiętajcie o tym, żeby się dobrze przygotować. Dbajcie o swoje zdrowie, bo takie warunki naprawdę potrafią być ciężkie do zniesienia. Bezpieczeństwo przede wszystkim i żebyśmy się może kiedyś nad wodą spotkali w komfortowych warunkach. Jesteśmy przed ostatnią nocką, zbliża się wieczór. Dwa dni nam minęły w bardzo mroźnej, można powiedzieć, atmosferze. Jeżeli chodzi o taktyki, które mamy, ja zostawiam przypony, zostawiam wielkości kulek, zostawiam sposób nęcenia. Zmienię tylko miejsca położenia zestawów na dwóch wędkach, dlatego że jedna wędka stoi na, jak jedna i druga wędka stoi na głucho od samego początku. Nie było tam żadnych oznak. Postaram się znaleźć jakieś inne dołki czy inne takie przegłębienia w dnie, które mogłyby rybom odpowiadać przy tej temperaturze wody, którą mamy. No i tak naprawdę nic więcej nie będę zmieniał. Zostało nam tak naprawdę, ja wiem, z 15 godzin może łącznie z nocą. Dlatego nie będę już tutaj wymyślał jakiś i kombinował, tylko będę liczył na to, że te nowe miejsca dadzą jeszcze rybę w tą ostatnią noc. No, ja spróbuję troszkę inaczej połowić. Postawię wabank. Wszystkie trzy zestawy zmienię totalnie miejsca, sposób nęcenia, przynęty i jakości i dopracuję troszkę inaczej przynęty. Idziesz w duże kule, tak? Tak, tak. Postawię na 24 pojedyncze, może jedną dołożę jeszcze popka, żeby tam troszkę urozmaicić na tym dnie, żeby to troszkę inaczej wyglądało. Postawię na duży, gruby pelet, troszkę mniejszego, parę kulek pokrojonych. I zaleję to ciepłą wodą, żeby to szybciej po prostu i mocniej pracowało. Dobra, nie ma co chyba dłużej gadać. Idziemy przewozić zestawy, bo to jednak 6 wędek. 6 wędek, to troszkę nam to zajmie i po prostu spróbujemy jeszcze coś większego dołowić. Idziemy działać. Mamy ostatni poranek, niedziela,
9 rano, kończymy naszą zasiadkę. Warunki w nocy iście ekstremalne, temperatura spadła do minus 8 stopni poniżej zera. Cała woda skuta lodem. Jeżeli chodzi o ryby? No niestety nic nie udało nam się dołowić. Ale nie ma się co dziwić, w takich warunkach cała woda jest zamarznięta, dlatego teraz bierzemy ponton, kruszymy lód, żeby wyciągnąć nasze zestawy. Pakujemy nasze zamrożone namioty do samochodów. Lecimy do domu, a Was zapraszamy na kanał Avid Kart Polska. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych filmach. Siemano! Siemano.